Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj mamy kilka spraw, a to dlatego, że w Sejmie aktualnie procedowanych jest szereg ustaw, ale kilka ustaw jest takich, które wydatnie, jeżeli będą przyjęte w takim kształcie, jak są zaproponowane przez rząd, wydatnie wpłyną na jakość i poziom życia gospodarczego, społecznego, czyli wpływające na przedsiębiorców, ale także na nas wszystkich, na zwykłych mieszkańców. I może zaczniemy, Państwo jesteście zorientowani, zaczniemy od Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak Państwo wiecie, rząd skierował do Sejmu specjalną ustawę powołującą do życia podmioty, które mają przygotować i zrealizować Centralny Port Komunikacyjny. O lokalizacji mniej więcej wiemy dzisiaj tyle, że byłoby to na terenie gminy Baranów, czyli w kierunku od Warszawy w kierunku Łodzi. Dlaczego powiedziałem, że lokalizacja i ta inicjatywa, ta potężna inwestycja będzie miała wpływ na poziom życia gospodarczego i społecznego, a mianowicie dlatego, że to jest bardzo kosztowna inwestycja. Szacuje się, że będzie kosztowała 30 do 40 miliardów złotych. To po pierwsze, oczywiście, żeby zafunkcjonował port w takim kształcie, jak przedstawiają to rządzący dzisiaj, to oczywiście trzeba wykonać wszystkie drogi dojazdowe, czyli skomunikować z całym krajem tenże port, zarówno drogami samochodowymi, jak i kolejowymi. Ta inicjatywa, i teraz z punktu widzenia społecznego, ta inicjatywa jest szkodliwa w pierwszej kolejności oczywiście dla mieszkańców Warszawy, ponieważ port centralny Okęcie będzie musiał być zamknięty. Centralny port komunikacyjny będzie oddalony w czasie, traktując dojazd, wczoraj był zmierzony, dojazd do tego miejsca będzie wynosił ponad godzinę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mieszkańców Polski północno-wschodniej, czyli Siedlce, Białystok, Biała Podlaska, tutaj nasze tereny, to oczywiście tak jak dzisiaj mamy do Okęcia 2,5 godziny, to będziemy mieć 3,5 godziny. Czyli z tego tytułu oddalamy nasz teren, nasze terytorium, nasz region, oddalamy po prostu od tego portu, czyli oddalamy nas od świata, bo ta odległość się zwiększy. To jedna kwestia. Druga kwestia to, proszę Państwa, procedowany jest ustawa dotycząca transportu samochodowego, drogowego w wymiarze międzynarodowym. Mówię o tym także dlatego, że na naszym terenie funkcjonuje naprawdę, można by powiedzieć, dużo firm z zakresu transportu drogowego. Można by powiedzieć, że jesteśmy w tej części naszego kraju zagłębiem. Zarówno teren siedlecki Białegostoku, ale także Białej Podlaskiej mamy liczną grupę firm przewozowych i małych, ale i bardzo dużych. Otóż procedowana jest ustawa, która ma na celu implementowanie prawa wspólnotowego do prawa naszego krajowego. W zakresie w szczególności dobrej reputacji tych firm i to jest zrozumiałe bardzo jasno, ale nasz resort, nasz rząd idzie daleko dalej, a mianowicie podwyższa kary znacząco za poszczególne naruszenia prawa wspólnotowego, bo to także o to chodzi w tej ustawie i to tak dalece, że nawet o 100%. To po pierwsze, a nie musi tego robić, bo jest to kompetencja krajów członkowskich, także to nie ma nic wspólnego z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. Mało tego, zaproponowany jest
zmiana trybu karania z wykroczeniowego na administracyjny. To jest szczególnie dotkliwe, dlatego że w trybie aktualnie obowiązującym tryb wykroczeniowy zmusza do zbadania wnikliwie, kto zawinił, bo w wykonywaniu transportu drogowego uczestniczy w szczególności kierowca, jak wiadomo, ale zarządzający transportem, czyli osoba, która zarządza transportem w firmie, no i oczywiście przedsiębiorca prowadzący działalność transportową. Więc dotychczas trzeba po prostu zadać sobie trudu i ustalić, kto tak naprawdę zawinił, i to jest po prostu właściwe postępowanie, ale zajmuje dużo więcej czasu. Tryb administracyjny ma to do siebie, że wystarczy suche stwierdzenie, że jest naruszenie prawa i po prostu nakłada się karę i ona jest do egzekucji. Będzie tak się zdarzało w konsekwencji, że mogą być karani za to samo naruszenie, mogą być karani podwójnie, czyli może być zarządzający transportem, ale może być przedsiębiorca prowadzący działalność. W ubiegłym roku także ustawą, jak Państwo pamiętacie, został przeniesiony pobór opłat za przejazd drogami do Inspekcji Transportu Drogowego. Ja wtedy w imieniu swojego klubu bardzo mocno protestowałem, podkreślałem, że inspekcja ma i tak bardzo dużo tych ustawowych, dotychczasowych obowiązków i tego obowiązku nie należy dokładać. Niemniej jednak tak się nie stało. Stało się tak, jak wyszedł z inicjatywą rząd, czyli ten pobór opłat został przeniesiony do Inspekcji Transportu Drogowego, ponieważ umowa z firmą Kapsch się kończy we wrześniu tego roku, więc także poborem opłat zajmie się inspekcja. Myślę, że inicjatywą, o której mówiłem wcześniej, czyli przejście z trybu wykroczeniowego na administracyjny, jest wyjściem naprzeciw właśnie potrzebom, naprzeciw potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego, żeby ułatwić im życie, czyli po prostu, żeby mniej czasu im zajmowało nakładanie kar za wykroczenia, za naruszenia prawa drogowego i innych, bo różne rzeczy, bo tam i czas pracy w grę wchodzi i tak dalej, więc to myślę, że to jest tym powodowane. Żeby powiedzieć więcej, projekt ustawy zupełnie nie był konsultowany ze środowiskiem przewoźników drogowych, bo tak się zdarzyło, mimo ograniczeń dwóch przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych uczestniczyło w posiedzeniu, dało temu wyraz w oświadczeniu, że ten projekt nie był ustawy. Zatem po prostu chcę bardzo jednoznacznie poinformować, w szczególności przedsiębiorców, o aktywność w tej sprawie. Następną kwestią, która z tego samego obszaru, to jest, jak Państwo wiecie, ustawa, która powoła do życia Polski Fundusz Niskoemisyjny, czyli 8 groszy netto, czyli brutto 10 groszy do każdego sprzedanego litra etyliny i oleju napędowego. To nie ulega wątpliwości, ten fundusz ma finansować rozwój elektromobilności, czyli pamiętacie Państwo deklarację premiera Morawieckiego, że uruchamiamy w Polsce rynek i produkcję samochodów elektrycznych. Nie ulega wątpliwości, to co się już zadziało i dzieje w ostatnich tygodniach, już w tej chwili mamy znaczący wzrost cen paliw i na pewno odbije się jeszcze na dalszym wzroście po wejściu w życie tejże ustawy, a wzrost paliw nie ulega wątpliwości, wpłynie, bo udział transportu jest w każdej produkcji, w każdych usługach znaczący, w związku z tym to wpłynie na poziom życia zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców, bo działalność gospodarcza przecież to też znaczący udział w kosztach paliw. Ale nie, to jest jeszcze najgorsze.
bo to, co jest złe w tym projekcie, to mianowicie z tego funduszu będą mogły być udzielane pożyczki dla przedsiębiorców, którzy podejmą się produkcji w zakresie właśnie elektromobilności, ale proszę Państwa, bez trybu konkursowego, bez żadnego trybu. To po pierwsze, mało tego, będzie możliwość umarzania tych pożyczek. A co to oznacza? A to oznacza, że jest to, będzie to czynione według uznania, a jeżeli tak, to to jest pole do nadużyć, do nieprawidłowości. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to narzędzie do wspierania swoich. Takie praktyki już mamy w innych obszarach. Myślę, że to jest kolejny krok. Tematem, który nas dotyczy, jak Państwo wiecie, już funkcjonuje jedwabny, nowy jedwabny szlak na kierunku Chiny, Europa. Polska bierze udział w tym programie, podpisaliśmy stosowne umowy i portem granicznym, przez który przechodzą, bo chodzi o transport kontenerowy, przechodzą podstawowa masa kontenerów, jest port w Terespolu w Małaszewiczach. Okazuje się, w ubiegłym tygodniu poprosiliśmy o informację na ten temat na posiedzeniu komisji, okazuje się, że po kilku miesiącach funkcjonowania już na tym kierunku, w naszym porcie pojawia się nie więcej niż 20% tejże masy kontenerów, które wychodzą z Chin, a idą już w różnych kierunkach, między innymi na Litwę, w każdym razie omijają nasz kraj. Więc tutaj, a to dlatego tak się ma, że nie jesteśmy w stanie przyjmować. Nie jesteśmy w stanie i mało tego, nic nie robimy, żeby sytuację zmienić. Ponieważ mamy tutaj 14 terminali przeładunkowych, 8 jest prywatnych, 6 w rękach PKP, ale tak naprawdę okazuje się, że tylko jeden jest dobrze przystosowany do przyjmowania i odprawiania dalej kontenerów. Więc zamiast skierować środki finansowe do modernizacji tych, które już istnieją i budowania nowych centr logistycznych, nowych terminali, no pozostajemy na tym, na czym mamy. I tak jak powiedziałem, masa towarowa, kontenery, które powinny nam przynosić określone pieniądze, bo to jest przecież granica unijna, określone podatki, omijają nasz kraj i innymi drogami trafia do Europy Zachodniej. Tak, podsumowując te cztery bardzo ważne tematy, to chcę bardzo jasno powiedzieć, że oddziaływanie czy w skutkach tych regulacji prawnych będzie naprawdę znaczące i bardzo szkodliwe, w szczególności dla przedsiębiorców. Podkreślam to bardzo mocno, ponieważ mamy taką oto sytuację. Z jednej strony premier Morawiecki mówi i kieruje ustawy, mówi o konstytucji dla biznesu, czyli mówi o rozwoju gospodarczym, o ułatwieniach dla przedsiębiorców, a z drugiej strony no, wpadają z różnych resortów projekty ustaw, z resortu finansów, czyli fiskalne, z resortu infrastruktury, tutaj mówiłem o tym transporcie międzynarodowym, które to życie przedsiębiorcom w znaczący sposób utrudniają, a tak naprawdę idea jest taka, żeby do budżetu po prostu szukać pieniędzy. Mam wrażenie, żeby nie powiedzieć przekonanie, że jest to dramatyczne poszukiwanie pieniędzy do budżetu, czyli znowu sytuację, jedną ręką nasz rząd daje pieniądze także na te cele społeczne, ale z drugiej strony wyjmuje je z powrotem do budżetu, no bo po prostu cudów nie ma w ekonomii. Jeżeli wydaje się więcej niż się ma, no to efekty są takie, że trzeba tych pieniędzy poszukiwać, no i niestety trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić,
stwierdzić, że poszukujemy, rząd poszukuje ich w kieszeniach przedsiębiorców i zwykłych obywateli, zwykłych mieszkańców, w znaczący sposób także mieszkańców naszego terenu. I ostatni temat, jakby troszeczkę z boku, ale bardzo ważny dla nas, to wiecie Państwo, że rząd na wtorkowym posiedzeniu, mimo wniosku ministra Jurgiela, wniosku, który miałby uruchomić budowę płotu wzdłuż granicy wschodniej, stanowiącego barierę dla dzików z Białorusi, ze wschodu, mającym skutecznie zablokować dalszy rozwój ASF-u. Wniosek został przełożony, żeby nie powiedzieć odrzucony. Rząd, Rada Ministrów podjęła decyzję o zasięgnięciu opinii w Urzędzie, Europejskim Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W moim przekonaniu dobrze, że tak się stało, dobrze, że rząd poddał się refleksji, bo ten płot tam nie będzie żadną barierą, nie będzie skuteczny, będzie to zmarnowaniem bardzo dużych pieniędzy, tak jak powiedziałem, bez oczekiwanych efektów. A niestety tam, gdzie te pieniądze są bardzo oczekiwane, gdzie naprawdę są bardzo potrzebne, a mianowicie pieniądze dla rolników w dalszym ciągu, z tym jest problem. Rolnicy nie mogą, Państwo znają, my tutaj na tym terenie znamy, Państwo też, rolnicy nie mogą, ci, którzy zadeklarowali, że zaprzestają produkcji, nie otrzymali, i ci, których dotknął wirus ASF-u, nie otrzymali jeszcze wszystkich pieniędzy, ale znaczna część w ogóle nie otrzymała, szczególnie ci, którzy zaprzestali hodowli. Więc nie ma środków, nie mają środków finansowych na przebranżowienie, na przeorganizowanie swojej produkcji. To są oczekiwania rolników bardzo pilne, a niestety w tym zakresie nic się nie zmieniło i to jest bardzo, bardzo smutne i bardzo niepokojące. Dzisiaj, z dzisiejszego dnia informacja, pewnie Państwo pierwsi ją mieliście, otóż pojawiło się nowe ognisko ASF-u na terenie województwa mazowieckiego w kierunku, w części zachodniej.